spotykamy się, panie wójcie, na jednej z głównych tras dojazdowych do Leśnej Podlaskiej, od strony Białej Podlaskiej, droga powiatowa. Droga, która etapami przechodziła swoje remonty, jest praktycznie nowa i w tym momencie obserwujemy ostatni etap renowacji i przebudowy tej drogi. Jak wójt ocenia tutaj prowadzone prace, jak do nich doszło, jaki mariaż finansowy tutaj jest, bo tutaj jest przecież połączenie dwóch samorządów, jeśli chodzi o modernizację tej drogi. Rozpoczął pan od historii przebudowy tej drogi. Rzeczywiście już 5 lat trwa remont tej drogi, bo 5 lat temu rozpoczęliśmy pierwszy etap w Ciciborze. I etapami faktycznie droga jest remontowana, ale to są ważne inwestycje i duże inwestycje, bo to są inwestycje takie jak rondo w Witulinie i odwodnienie, kanalizacja deszczowa w Witulinie, naprawdę mocne zaangażowanie finansowe, plus chodniki, mocne zaangażowanie finansowe wielu samorządów i państwa polskiego, czyli budżetu państwa. Jesteśmy rzeczywiście na bardzo trudnym odcinku, na odcinku przez rezerwat Chmielinne, istotnym. Niestety nie udało nam się przez fakt rezerwatu wyprostować zakrętów, tych zakrętów trudnych, ale myślę, że wszystko jeszcze przed nami. Położone są dwie warstwy asfaltu w tej chwili na odcinku Witulin-Leśna Podlaska do cmentarza w Leśnej Podlaskiej, do parkingu. Będzie położona w przyszłym tygodniu kolejna warstwa, warstwa ścieralna. Będzie to w przyszłym tygodniu 8-10. Zaplanowane są już objazdy, ponieważ całością będzie kładziony asfalt i droga będzie zamknięta. Jest to odcinek warty 3 miliony złotych, z czego gmina finansuje 1/4 wartości, a więc około 700 tysięcy złotych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu i budżetu państwa 50%. Pracę wykonuje bialska lokalna firma Tredrom, bardzo dobra firma, z którą mamy naprawdę fajne doświadczenia i dobre doświadczenia, bo to firma, która wykonywała nam drogę w Mariampolu, firma, która wykonywała drogę Witulinie do Witulina Kolonii, część pierwszego odcinka drogi. Tutaj margines ze środków Polskiego Ładu, dokończymy w przyszłym roku drogę do Witulina Kolonii. Będzie to cały 3-kilometrowy odcinek, a więc zupełnie lepszy przejazd. Aktualnie droga remontowana w tej chwili jest zakończona przy parkingu, przy cmentarzu parafialnym. Natomiast przebudowa dalszego odcinka jest oczywiście w planach, a więc przebudowa i modernizacja drogi ulicy Bialskiej do Leśnej Podlaskiej. Myślimy o tym, żeby ze ścieżkami rowerowymi również taką inwestycję przeprowadzić.